poeta rosyjski napisał kiedyś taki wiersz: wolność jest wolność, jest wolność, jest wolność, i wolność na ogół jest tożsama sama ze sobą, i na tym polega i podstawowa definicja. W tym tomie wolność polega na swobodzie diagnozy, właśnie opisu tej absurdalnej świadomości, uwolnienia się od tej świadomości, zdystansowania od niej i ukrytym elemencie oceny w samym dystansie. Stratanowski nie krzyczy. On tylko dokonuje diagnozy i pokazuje punktowo, takie punktowe graffiti wyłapane na miejskich ścianach. Poezji się nie tłumaczy, poezję się pisze. Tłumaczenie poezji na ogół jest równie marne jak tłumaczenie wszystkich innych gatunków literackich. Natomiast to, co się udaje, to już jest po prostu poezja w języku, na który się tłumaczy. Rosja w tej chwili nie jest krajem literatury. Rosja jest krajem, który jest w stanie właśnie kolapsu świadomości. Kiedy mnie przez lata pytano o rolę tłumacza z rosyjskiego w Polsce, ja już doszedłem do takiej odpowiedzi uniwersalnej. Po pierwsze, nie szkodzić. Narody mają swoje, owszem, pewne problemy, chyba raczej problemy, niż o problemy chodzi bardziej niż o tradycje. Akurat trudno odmówić problemów Białorusi, Ukrainie i Rosji współczesnej i myślę, że wszystkie trzy kraje mają bardzo poważne kłopoty. Ich wolność polega na właśnie na tym, co, o czym mówiłem w stosunku do Stratanowskiego, na wolności zdystansowania się od tych zagadnień i zdiagnozowania. Po pierwsze, nie jest to zawód. Zacznijmy od tego. Po drugie, nie jest odtwórczy, jest również twórczy. Po trzecie, są różne rodzaje tłumaczy. No i teraz pytanie, jaka jest funkcja przekładu, kiedy już nie jest to przekład użytkowy dla nieznających języka, nie jest to przekład czytadła, które się czyta i odkłada, tylko chodzi o coś, co pozostaje w naszej kulturze. Ja sądzę, że podstawowa funkcja przekładu w tym momencie to jest obrona polskiego języka i polskiej kultury przed potęgą oryginału. Znaczy sprawdzenie, czy jesteśmy w stanie sprostać tej konkurencji. Można nauczyć rzeczy podstawowych, takiej propedeutyki, a potem dopiero się zaczyna wykorzystanie tego i doskonalenie. Od lat marzę o tym, żeby przełożyć Cwietajewą, a nie potrafię. Nie potrafię dlatego, że ile razy zaczynam ją tłumaczyć na polski, to mi wychodzi Tuwim, a nie Cwietajewa. A to jest różnica metafizyczna, powiedziałbym. To jest dość rutynowa czynność, to tłumaczenie. Nie jestem chyba samotnikiem. Oczywiście jeszcze raz podkreślam, trzeba się skupić nad tą czynnością. Wobec tego w momencie, kiedy się tłumaczy, raczej nie prowadzi się rozmów towarzyskich. Na ogół to robię wtedy, kiedy hałasy dnia jeszcze nie odrywają od skupienia, to znaczy albo względnie wcześnie rano, albo późno w nocy. Rutynowość jest prostsza, ale i przy poezji tej rutyny jest dużo. To po prostu człowiek ma już wyrobione automatyzmy warsztatowe. Nie sądzę, żeby godziny dnia miały tutaj duże znaczenie.
Nazywam się Adam Pomorski, jestem tłumaczem tomu Graffiti Siergieja Stratanowskiego, tłumaczem z rosyjskiego.